Witam ponownie. Teraz część druga na temat gryfa. Panie Stanisławie, uściślimy jeszcze pewną rzecz. Mianowicie pani Kurowska, ta zdrajczyni, plus jej facet Gierszewski, tak, Józef. Tak, tak. Ich losy były takie, że na nim wyrok został wykonany, natomiast ta pani przeżyła. Ale pan Gierszewski miał rodzinę, miał synów, teraz ma wnuków. Co się dzieje z nimi aktualnie? Jeżeli chodzi właśnie o rodzinę Gierszewskich, no to faktycznie to była dosyć liczna rodzina. Prawda? No Stanisław Gierszewski, najstarszy syn, urodzony w 1929 roku. Bardzo szybko tutaj, jak się nazywa, kończył te studia, wszystko i został dyrektorem w Wyższej Szkole Pedagogicznej, dyrektorem działu historycznego. Czyli uczył historii. Uczył historii, a więc dobierał odpowiednich ludzi sobie, prawda, takich, którzy, prawda, kłamali, no, Bolduanów między innymi, rodziny Bolduanów, prawda, bo tutaj dobrze by było wspomnieć właśnie o Bolduanach, dlatego że ich ojciec, Teodor Bolduan, urodzony w 1901 roku, był burmistrzem przed wojną Wejherowa. Okazało się, że Bolduan, powiedzmy, już pracował z Hitlerem. Parę razy był. Ale pomimo, że był Polakiem. Że był Polakiem, tak. Był z Hitlerem, prawda, spotykał się. No i kiedy powiedzmy wojna wybuchła, Bolduan po prostu poddał Wejherowo, tam nie było żadnego strzału, prawda, poznał Wejherowo i już, powiedzmy, z Hitlerem się spotykał w Gdańsku. Tak. I Hitler, powiedzmy, uczynił go dalej burmistrzem. Tak. Ale tutaj jeszcze na moment wrócę do tego momentu, do tego okresu, właśnie, że on jeździł tam do Monachium konkretnie. Tam były te spotkania, jest to dosyć opracowane. No i okazało się, że potem tutaj z Hitlerem spotykał się w Gdańsku. I Bolduan dostał takie zadanie, że Hitler był bardzo oburzony, że jeszcze na wybrzeżu, który Hitler uważa, że to jest niemieckie ziemie, jeszcze wpaść do 2 października na Pomorzu, na Helu walczyli polscy żołnierze. Pomimo, że Hitler już był na kapitulacji w Warszawie. No ale zaraz, przecież Westerplatte 7 dni się trzymało, to czemu? Nie, ja mówię o Westerplatte na początku wojny. No. A obrona Helu jest już ponad koniec wojny. Więc Hel się bronił dosyć długo. I Hitler był oburzony, że już był na kapitulacji, jak się nazywa, w Warszawie, prawda, i tutaj na ziemiach i wtedy powiedzmy uważał, że trzeba tych żołnierzy, bo nasi żołnierze celowo chcieli zamanifestować, że powiedzmy pomimo, że już Warszawa padła, Hel się broni. Okay. No i wtedy, bo oni się nie myli, do 2 października. No i wtedy Hitler nakazał, zresztą Hitler w Sopocie obserwował walki na Helu, jak tutaj był. Bo teraz już nie pamiętam dokładnie, którego tu Hitler przyjechał i w Sopocie obserwował walki na Helu. No i tutaj już Bolduanowi nakazał, że trzeba tych żołnierzy, jak będą wracać z niewoli, żeby tutaj ich, prawda, tutaj, no, po prostu prześladować. Jak oni tu szli z Helu pieszo, prawda, przez Wejherowo,
a szli, wtedy nie było tych dróg głównych, tylko szli przez rynek, jakby przez centrum Helu, Wejherowa. No to się okazuje, że ci żołnierze wiedzieli, że będą szli przez Hel, bo tu rozmawiałem z paroma osobami. Przez Wejherowo. Przez Wejherowo. To oni już, mówi, karteczki małe napisali, że ich chcieli rozdawać ludziom, żeby powiadomili, że żyją. No, wojna się zakończyła, no idą gdzieś, ale że żyją. Okazuje się, że jak oni karteczki dają, to już był szpaler obstawiony Niemcami, flagi niemieckie, także tam i mówi, jeden facet mi mówi, ja miałem tą karteczkę przygotowaną, ale patrzyłem, przed mną facet dał, od razu go Niemcy wyciągnęli z tego i już go tam lali kolbami. Chodziło o to, że to było przygotowane, żeby tych ludzi tutaj upokorzyć, jakby się tu walczyli, jak to są tereny niemieckie. I tak było aż do Gdyni, do Rumi. No i wtedy okazuje się, że na Boldona wydano wyrok śmierci. Upamiętnione jest to tablicą właściwie naszą. I kto to wykonał? Wyrok śmierci wykonali nasi, jak się nazywa, nasi gryforscy po prostu. Dobra, i wracamy może do Gierszewskich. Tak, ale jeszcze wrócę do tego momentu. Mhm. I potem się okazało, że Bolduany było dwóch braci Bolduanów. Od razu, powiedzmy, przystąpili do współpracy z Arendtem. I też awansowali, Arendt ich awansował. Oni nawet nie mieli żadnych kwalifikacji, bo jeden to skończył, jak się nazywa, szkołę średnią w Kościerzynie, prawda, a drugi, powiedzmy, nie miał żadnych kwalifikacji, ale za to dobrze pisał, dobrze był dobrym rodzicielem, to znaczy pod względem pisania i kłamania, więc doskonały był. Także ta rodzina była tutaj bardzo, bardzo... No i właśnie, i co ciekawe, że na przykład jeden z Bolduanów był w tej, był nie tylko w UB Informacji Wojskowej. Tak, jego syn. Jego syn, tak. Raimund Bolduan był w Informacji Wojskowej, a więc informacja to jeszcze była dużo gorsza od UB, bo dlatego, że podlegała bezpośrednio Moskwie. Więc tutaj niektórzy nam mówią, zaraz, przecież to byli bohaterzy. Jak to? Dzieci bohaterów, od razu powiedzmy, także to jest prawda. No i on tutaj, no i Bolduani bardzo źle skończyli. IPN ich nie... Ja się domagałem, żeby w IPN-ie, żeby przesłuchać Bolduanów. To w IPN-ie mówili, że no tak, Raimund Bolduan jest po prostu chory psychicznie. Mówię, no panie, no jak, no chory psychiczny, no wie pan, przeżycia, ten ojciec zginął i tak dalej, wie pan jak to jest. No a drugi Bolduan, powiedzmy, redaktor, prawda, Tadeusz Bolduan, przyjechał, to znaczy oficjalna wersja, że przyjechał go powiedzmy w Sopocie, przy cmentarzu uderzył samochód. No. Niektórzy, początkowo była wersja, ludzie mówili, że popełnił samobójstwo, ale nie znamy tu szczegółów, nie będziemy. Także mieliśmy tu do czynienia właśnie z tego typu sprawami. Ale tutaj nawiązując do Gierszewskich. Tak? Do Gierszewskich. No więc Gierszewscy, więc no Gierszewski, no to mówię, ten odbył się wyrok. Gierszewski został skazany na karę śmierci, skazany przez sąd organizacyjny Gryfa. Też artykuł dosyć obszerny, badałem, jak się nazywa tego sędziego, który wydał wyrok na niego. On był to sędzia tutaj z Kaszub, który był w Gryfie, się ukrywał i był sędzią organizacyjny Gryfa. Ostrowski. Ostrowski, tak. I powiedzmy, i Ostrowski też był tutaj bardzo zasłużonym, prawda? To znaczy on przed wojną już nie obronił pracy magisterskiej, dopiero obronił po wojnie.
No i powiedzmy po 56 roku Ostrowski powiedzmy praktykował jako sędzia, naprzód pracował w tym, jak się nazywa, na Pomorzu tutaj, w Chojnicach, a potem wyjechał do Warszawy, prawda, i po 56 roku został sędzią Sądu Najwyższego. Mhm. Udzielał, jak się nazywa, gryfosztom pomocy. Prawda. Czyli on był pozytywny. Więc on był tak, pomimo, że to on awansował bardzo wysoko, więc tutaj nam, ja miałem tutaj materiały Sądu Najwyższego, tu mnie bardzo obszernie przekazały te materiały, zresztą tutaj on w Poznaniu kończył studia, w Poznaniu też bardzo obszerne materiały przysłali, tam dotyczące jego, i bym powiedział, że tam właśnie nawet myśmy tu dziękowali, bo faktycznie, że Poznań właśnie tak doskonale przechowuje te materiały, że w doskonałym stanie, bym powiedział, nie zawilgocone wszystko, także nawet myśmy dziękowali, prawda, że tak te materiały, im powiedział, że nie tylko materiały dotyczące Gierszewskiego, ale Zawadzkiej również w bardzo dobrym stanie. Także tutaj, także to było naprawdę, że to tak przechowują materiały zgodnie, jak to się mówi, ze światową sztuką archiwizacji dokumentów. Dobra, wracamy do Gierszewskiego. On miał syna, który był historykiem, który szkolił innych historyków, żeby przekłamywać On zatrudniał, powiedzmy, przede wszystkim do fałszowania zatrudnił Zawadzką. Od razu zatrudnił u siebie Zawadzką. Elżbietę Zawadzką, tak. I ta Elżbieta Zawadzka u niego tam, powiedzmy, działała, prawda, i powiedzmy tam została mianowana, tym powiedział, kiedyś był taki tytuł, że to było tam docentem mianowanym. Tak, tylko że była duża różnica wieku, bo on był 20 któryś tam rocznik. 29. A ona 1909. 9, tak. Nie, no oni współpracowali razem, także w tym, także tutaj ona nie była. Także tutaj Dobrze, czyli tak, mamy historyka i następny syn jest milionerem. No następny synowie, jak się nazywa? Czyli wnuk. Tak, wnukowie byli oficerami zawodowymi. A to nigdy nie było, żeby, bo z gryfu nigdy żaden nie był, przecież nie był w wojsku z gryfowców, bo to byli patrioci. No. Także oni potem z wojska wyszli, no i założyli tam zakład właśnie Drutex, prawda? Parę razy nam przeszkadzali, sądem straszyli nas, że my tutaj głosimy nieprawdę, prawda, inne rzeczy. No i bardzo tu utrudniali, założyli organizacje Nasze Gochy takie, bo część Kaszub tak się tam historycznie nazywała. Także oni tam bardzo prowadzili złą politykę, prawda, zorganizowali na przykład kiedy był parę dni przed stanem wojennym, wykorzystali, ogłosili, że odsłaniają tablicę pamiątkową poświęconym Dąbkowi i księdzu Wryczy. I zaprosili żonę, jeszcze żyła Anna Dąbek, i syna Alojzego Dąbka. No bo zapraszają do odsłonięcia tablicy. No to no ojca tablicę, prawda, i tego, no to jedziemy. Okazuje się, że oni mieli odsłaniać tą tablicę razem z Arendtem. Oni się zorientowali, prawda, o tym w ostatniej chwili, no bo wtedy, bo w każdym mówi chwilę, bo Arendt wtedy był, za się 21 dni wybuchł stan wojenny i Arendt w Pronie został
został, prawda, w tym, organizatorem pronu, prawda, nie? No bo wtedy każdy powiedział, no chwileczkę, jak on z wdową, jak się nazywa, po bohaterze Arendt razem odsłania, to są przyjaciele, no jak? Tak, tak. A więc była prowokacja, ona jest dosłownie opisana tutaj dosyć. Ale jaki efekt był? Oni się zorientowali? No i oni się zorientowali o tym, no i tak dalej, był dosyć duży skandal, prawda? No i po prostu, i przerwali tą całą tablicę, już Arendta nie dopuścili do tego i prawda, no więc także. I tutaj to jest dosyć dokładnie opisane, gdzieś w któryś tych materiałach to opisane, prawda, że to jest właśnie Dambek się tu przekonał o tym, że więc i tu za parę dni wybuchł stan wojenny i wtedy powiedzmy do pronu dali Arendta jako komendanta Gryfa. To dopiero przekręt. No więc to był to, tak, tak. Z tym, że jeszcze wróćmy do pana Gierszewskiego, wnuka. On ma firmę Drutex. Tak, no on ma Drutex, no prawda, no jak, i nawet właściwie nas do sądu, parę lat temu nas do sądu oddali, to znaczy oddali powiedzmy redaktora gazety Życie Kaszub. Powiedzmy gazetę, jak on się nazywa, księdza, która wychodziła u księdza w rodzinie. Bo myśmy tam w rodzinie, ksiądz Wrycza, mówię, ksiądz tutaj Szlaga udostępnił nam łamy gazety i tam żeśmy w tej gazecie przez 15 lat drukowali nasze artykuły. Tak. Prawda, wszystkich bohaterów, prawda, oświadczenia, prawda, i tak dalej, te wszystkie żeśmy tam drukowali. I on, i właśnie ta rodzina, jak się nazywa, tych, oddała do sądu tych redaktorów, prawda, no między innymi właśnie mówię, redaktora naczelnego w rodzinie, prawda, i tak dalej, no. Także tam odbył się parę sąd, na tym sądzie właśnie zeznawali Bożyszkowski, prawda, i tak dalej, wszyscy tam. No i także dlatego, że oni powiedzieli, że Gierszewski nie wnikł, że podnosili, że Gierszewski nie wniknął do Gryfa w celu rozbicia Gryfa przez Arendta i przez Kaszubowskiego. Tak. Także to tam zostało nic nie udowodnione za bardzo, ale prawda, że to nie ma, że trzeba prowadzić dalsze badanie, bo to nie jest zupełnie jasna sprawa. Więc także tak się. Tak, ale i ten pan Gierszewski, szef Drutexu, sponsoruje. Nie ma takich, żebym powiedział, dowodów, tylko dowody są na to takie, że kiedy myśmy drukowali gazety, to która. Artykuły, tam myśmy tam wydrukowali kilka dobrych artykułów, ale gdy tam się coś ruszyło, że o Gierszewskim albo o tym, to odmawiali. No i w końcu myśmy już tam nie druk. No i myśmy się dowiedzieli, to znaczy na to nie ma, że tak powiem, bo pieniądze idą z ręki do ręki, no więc nie ma na to dowodów, jak się nazywa na to. Ale w każdym momencie z tego wynika, że ta gazeta drukowała wnuków Bieruta, bo Bierut miał wnuków, Bierut naśladował. Gazeta Życie Kaszub. Życie Kaszub, tak. Bierut po wojnie naśladował, tak jak przed wojną, że on ma wnuków i tak dalej. Tam jedni wnucy, tam był, także myśmy z tą gazetą, już nie drukujemy tam w tej gazecie, także gazeta jest bardzo szkodliwa, także ona nie ma nic wspólnego już z dobrą Kaszub, tylko używają szyldu kaszubskiego, żeby wprowadzać w błąd, prawda, bazują na bohaterstwie Kaszubów niejako. Także taka sprawa może być. Tutaj ważny wątek, mianowicie książka Losy tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski, proszę pokazać, może, że ta książka, tekserówka, ta książka nie jest wiarygodna.
Tak, ta książka nie jest wiarygodna, a tym bardziej, że 27 października 1999 roku, jak redaktor Kurski, który teraz jest tutaj najważniejszą osobą, powiedzmy, zrobił sympozjum Gryfa. Na to sympozjum Gryfa przyjechało około 45 osób ze sztabów dowódczych. No byłaby drama, była, że tak powiem, wzruszająca sytuacja. Bo dlatego, że przyjechali niektóre osoby, które pierwsze się widziały od wojny. Nawet niektórzy ledwie się poznali, bo przecież tyle lat. No i właśnie na tym sympozjum wystąpili świadkowie historii i to jest opisane. I powiedzmy już świadkowie historii i inne dokumenty w sposób jednoznaczny, powiedzmy, wskazały, że Arendt był współpracownikiem Gestapo, Kaszubowskiego i tak dalej. Także udowodniły to osoby, powiedzmy, niezwykle, bym powiedział, wiarygodne. Takie osoby, które parę lat pod jednym dachem żyły z gryfowcami, a więc nie można posądzić ich i prawda, o jakąś stronniczość albo nie do tego. No i to zostało opublikowane i okazuje się, że to było w 20 właśnie mówię, to opublikowaliśmy i tak dalej. W 2000. I potem się okazuje po pół roku w ratuszu. Rozumiesz? W ratuszu gdańskim. W ratuszu gdańskim jeszcze, żeby nadać jak się robią sympozjum ci fałszerzy tutaj. Jakie nazwiska tych fałszerzy? No tu padają nazwiska, właśnie mówię, no przede wszystkim wydaje to Bożyszkowski. Józef Bożyszkowski, który już wcześniej odmówił upamiętnia żołnierzy wyklętych Łupaszki w Gdańsku jako wicewojewoda, prawda? I on tu organizuje właśnie, prawda? No więc tu jest taki jak Gąsiorowski, Sztejer, Chrzanowski, no Bożyszkowski, no i Mirosław Goron. I tu wrócę do pana Mirosława Golona. Tak. Kiedy pan Mirosław Golon tutaj został dyrektorem, po tym tutaj, że on się zdeklarował, no to myśmy, powiedzmy, byłem kombatantem już wtedy, prawda, i jeszcze z jednym kolegą zgłosiliśmy się tam, prawda, żeby niejako powitać go, czy no może nie powitać, ale przeprowadzić z nim rozmowy. Tak. I powiedzmy, myśmy pana Golona ostrzegali, że mamy, jak się nazywa, niezbite dowody, zresztą już, prawda, i potwierdzili to, jak już mówiłem, pół roku temu, bohaterowie, co pod jednym, przez lata byli z niektórymi i on jeszcze śmiał tutaj używać, że Arendt był tego. No, takżeśmy wtedy chyba rozmawiali 4 godziny. Bo już potem, no i w każdym pan, ja mówiłem, no pan Golon mnie tłumaczył, że mówi, wie pan co, tak, to ja napisałem, wie pan, ale no Bożyszkowski powiedział nieprawdę, bo ja nie wygłosiłem. Bo to mówisz, on był i wygłosił referat ten sam. No więc on trochę się wydał, no ale się okazało, że pan Golon jednak, powiedz, mając poparcie tu Zrzeszenia Kaszubskiego, się nie wycofał z tego. Nie wycofał się z tego, a Zrzeszenie Kaszubskie zakładali etatowi pracownik Gestapo NKWD. Mamy to opisane dosyć dokładnie. Dobra, czyli pan Golon został w nagrodę szefem IPN-u? Tak, i on został szefem IPN-u. No i tutaj właśnie, Zaczął prześladować wszystkich, tak. Mnie też. I tutaj właśnie pan Golon, powiedzmy, bardzo, prawda, zaatakował tutaj naszego kolegę Hursza, naszego bohatera, prawda, który tutaj był przywódcą powstania tutaj naszego grudniowego i tak dalej.
No i tutaj prowadzi taką tą politykę, powiedzmy, zamiast przyznać się do tego, że było, że tu mamy do czynienia z takim fałszerstwem. No, do dziś jeszcze, prawda, nie wycofali się. No. Dobrze, przejdźmy teraz do... No i mówię, i umorzyliśmy, wykorzystując, jak się nazywa, powiedzmy, starą, że tak powiem, jeszcze rzymską doktrynę sądową, że Kaszubowski niby był sądzony i teraz zrobili, że dwa razy nie może być sądzony w tej samej sprawie. Mhm. I umorzona sprawa została. Tak. Elizabet Zawadzka. Wspomnieliśmy już o niej przed chwilą. Kto to był? No więc... Tak, z genezy. No więc no, tutaj Elizabet Zawadzka, no powiedzmy to, pochodziła tutaj, jak już mówiłem, z Pomorza, z wielodzietnej rodziny. W Toruniu urodziła, w Toruniu Mokrym mieszkała, w takiej dzielnicy, tam mieli swój dom. Ojciec jej pracował, powiedzmy, w sądzie niemieckim. Cała rodzina nie znała, jak się nazywa, celowo ojciec nie uczył ich języka polskiego, to znaczy chodziło prawdopodobnie zniemczenie rodziny całkowicie. Ale to jest troszkę dziwne, bo przecież w Toruniu było więcej Polaków, prawda, niż Niemców i nawet znajomość języka polskiego, jak się administruje, ma pewne zalety. Tak. No i pani Zawadzka, powiedzmy, nie znała języka polskiego, prawda, uczyła w szkole niemieckiej im. Kaszuba w Sąpolnie, przypomniało mi się, prawda. Sąpolno-Krajeńskie? Nie, Sąpolne na Kujawach. Okej. Okay. Sąpolno. I tam uczyła, jak się nazywa, tego, no i... A ponieważ byli fanatycznym zwolennikiem Hitlera, władze polskie tą szkołę niemiecką Kaszubego rozwiązały. I pani Zawadzka dostała, i wszyscy nauczyciele, którzy tam pracowali niemieckie, dostali zakaz uczenia w polskich szkołach, prawda? Bo to była... No więc wtedy pani Zawadzka zaczęła zgłosić to zakonnic. Prawda, pod Poznaniem i tam u zakonnic, ponieważ to była szkoła w zakonnicy, no to nie jest państwowa szkoła. I ona tam jakiś czas uczyła, no i studiowała, znaczy się robiła pracę magisterską. Z tym, że jeszcze języka polskiego nadal nie znała, tak? Słucham, nie no, języka polskiego już potem poznała, tak, no się nauczyła, także, ale no ja, no po wojnie mówiła dosyć dobrze, bo i tak, ona mieszkała w Gdańsku i nawet ja byłem na jednym zebraniu, już nie pamiętam, jak Rzeszenie Kaszubskie powstawało, to wiem, że była i ona była wielkim właśnie fanatyczną zwolenniczką tego Arenta. Okay. Przedstawiała stale Arenta, że on był komendantem, że on był tym, że on był tamtym. Wiedzą, prawda, że był gestapowcem. Prawda, także tutaj, wiedzą, że on był gestapowcem. Także tutaj ona wiedziała przecież o tym, że to... Także jej właściwie losy zależały od Arenta. Jak Arent przetrwa, to i ona przetrwa. Mhm. Także to sytuacja właśnie tak była. Dobrze, to przejdźmy teraz do pani Franciszki Pomarańskiej szerzej. Kim ona była i jakie zasługi jej są? Tak, no była, powiedzmy, bardzo ważną łączniczką w Gryfie. Nie wiemy aż bardzo dużo o niej. Wiemy tylko, że została zaprzysiężona przez Jana Gończa z Kościerzyny. A jak wiemy, pan Jan Gończ, powiedzmy, został zamordowany skrytobójczo po wojnie. Tutaj ukrywał się jeszcze po wojnie i tam go, to był dokumentalista Gryfa, także on ją zaprzyjał do tego. No i ona była, powiedzmy, tym, która śledziła różne tam, prawda, wydarzenia. No, nie była to w Gryfie bardzo długo, bo to był 26 rocznik, to była młoda, no, ale była osobą bardzo patriotyczną, zresztą jej siostra też zginęła w czasie wojny, także ta rodzina straciła dwie córki. No i właśnie ja pamiętam,
bardzo dobrze matkę pani Pomarańskiej, z którą po wojnie, powiedzmy, myśmy się spotykali, bo rodziny się nasze przyjaźniły, więc ona często właśnie z moją mamą tam rozmawiały, prawda, o tej śmierci. No, sam byłem tam w tym miejscu, gdzie tam została zastrzelona, bo pamiętam, że tam nawet nie tynkowali długie te naboje, które tam, bo to, te naboje wszystkie, bo ona z bardzo bliskiej odległości została zabita, to te naboje przeszywały ją całkowicie, prawda? Tak, 7 nabojów. Tak, tak, że cały magazynek i właśnie i potem on jedną gdzieś w rękę się postrzelił, prawda? No, no i tam w niebie, że to on właśnie zakochany był, prawda? No i jak mówię, jak mają już mnie Ruski zabić, to się zabijemy i ty i ja zginiemy. Także no i po wojnie, ale jeszcze tu wspomnę, że ta rodzina Pomarańskich po wojnie została wysiedlona z Grabowego Pola, bo tak ta miejscowość się nazywała. I bo wie pan, zaczęto już strasznie dużo ludzi opowiadać o tym. Wie pan, jedni mówili tam, że tak, a tak i tak dalej, więc to zaczęło tam, zrzeszenie już kaszubskie chyba działało, prawda, i zaczęli mówić, chwileczkę, to trzeba, wiecie, najlepiej zrobić, żeby przesiedlić ich. No i wysiedlili, powiedzmy, do Śpiewowa, prawda, i ta rodzina tam w Śpiewowie dalej jest. Prawda, no. Także to. Dobra. Także to. Przeskoczmy może teraz do historii grudnia 70, bo pan też był ranny. No tak, no ja byłem, tak, no ja byłem, powiedzmy, w grudniu 70 ranny, prawda, no. Także pracowałem właśnie wtedy w Morskim Instytucie Rybackim, prawda, z tym, że ja już wcześniej, właśnie mówię, współpracowałem z księdzem Jankowskim. Tak. To znaczy w 70 roku jeździliśmy w odgruzowaniu tej tam kościoła, prawda, i tak dalej, także już tam się znałem z księdzem Jankowskim. No i wtedy, ale tu przyznam, że no choć o grudzień, no to po prostu, no myśmy byli, powiedzmy, prawicowcy, no tam specjalnie żeśmy tam nie działali przesadnie, no ale nie popieraliśmy tej władzy, która była. No i właśnie kiedy ten czwartek odbywał się, no to mieszkałem wtedy przy rzeźni, jak to się nazywa, tam w takiej dzielnicy, no i udawałem się do pracy normalnie. To znaczy autobusem dojechałem do Chylonii, z Chylonii pociągiem elektrycznym do Gdyni. No ale się okazało, że jak już pociąg żeśmy wsieli, to pociągi już tam na tym peronie stały i tam po prostu... Czyli nie jechały dalej. I nie jechały dalej. No to myśmy pieszo tam dalej szli. No i w tym czasie właśnie to całe wydarzenie było szczelne. Także zostałem ranny. Ranny, także to byłem, powiedzmy, do szpitala zabrany. Normalnie nabojami z kałami. Tak, 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 tak. No nie wiem, no tak, nabojami, czy to nie, czy to były, czy to tam były, jak się mówi, rykoszety, czy to w każdym. No i wtedy już byłem, powiedzmy, za ten udział, no trochę w pracy tam tak na mnie patrzyli. No jak potem przyszedł stan wojenny, no to zostałem wtedy już natychmiastowo zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym, także już nie mogłem, prawda. Tylko za to, że był pan ranny. No, że byłem w Solidarności przede wszystkim. No, nie, no to w Solidarności, żeśmy, znaczy no działali. No nie byliśmy tam jakimiś, powiedzmy, wielkimi działaczami, no ale byliśmy, prawda, także to nas tam, prawda, no na pewno to nam zaszkodziło. No i tak, no i jeszcze pamiętam, że jak nas z pracy zwolnili, więc mieliśmy taką sytuację, że koledzy, prawda, z Solidarności tam z Gdańska mówią, słuchajcie, odwołujcie się do sądu. No my mówimy, no ale jaki sens, po cholera, tam się odwołać do sądu, przecież i tak. Ale on mówi, nie, chodzi o to, żeby była dokumentacja, że jednak odwołaliście się.
No i myśmy się odwołali do tego sądu, no i potem, no i faktycznie, nawet przyznam, że była jedna taka koleżanka, która tam pozwy umiała dobrze pisać, od razu mi ten pozew napisała, no i powiedzmy, no i sąd się odbył, no to ja właśnie mówię, że teraz sądy, wtedy moja cała sprawa była około 2 minuty. No. Odbywała się. Wszedłem, a nie, to jest dekret stanu wojenny, także cała sprawa, mówię, 3 minuty razem, prawda, i tak dalej. Także to tak, prawda, jak dzisiaj patrzę, że nie można ukarać tam jakichś zbrodniarzy, no to tutaj wtedy sąd, prawda, bardzo szybko robi. No i właśnie mówię, miałem duże problemy, dlatego że no nie mogłem pracy dostać. No między innymi także no musiałem jakoś tam kombinować, prawda, żeby jakoś się utrzymać, miałem rodzinę i tak dalej, no, no ale potem jakoś tam sobie już trochę to zelżało, no ale w każdym razie, ale tam żadnych odszkodowań i innych nie otrzymałem, no tylko powiedzmy dostaliśmy uprawnienia kombatanckie, te osoby, które były ranne, prawda, powyżej 8 dni, tak wtedy był przepis, nie? Okej. Okay. Dobra, bardzo ważny temat, mianowicie kim był profesor Stanisław Świaniewicz? Aha, no tak, no to tutaj właśnie, tutaj tak, no profesor Świaniewicz, no to naprzód, no przyznam, że dopiero profesora Świanicza poznałem, kiedy w Kanadzie się znalazłem, kiedy tam prowadziłem badania, no i tam właśnie profesora Świaniewicza poznałem, prawda, przychodził na te nasze spotkania, no i tam żeśmy nawiązali, jak on się zorientował, że to ja się historią interesuję, więc on zaprosił mnie do siebie do domu, no i tam właśnie, jak już wspominałem, żeśmy, bo tam u Świaniewicza byłem parę razy, kiedy już potem, znaczy no chyba z 3 czy 4 razy. No jak dziś pamiętam, jak tam do profesora mnie zaprosił, to wiem, że była taka mapa na całej ścianie. Troszkę myśmy się śmiali, troszkę nawet, bo kolega, który tam jeden też kiedyś tam u niego był, to się okazało, że tam ta nasza granica to aż prawie Polski była pod Kijów sam, tak, taka mapa jakaś tam była. Tak. No i, no i właśnie ten profesor Świaniewicz właśnie dużo profesora Świaniewicza, dużo zrozumiałem, bardzo pomogło nam ustalić, kiedy profesor Świaniewicz powiedział i wydał zresztą książkę, że Pakt Ribbentrop-Mołotow narodził się jako pokłosie Paktu Ribbentrop-Mołotow. Jeszcze raz, Pakt Ribbentrop-Mołotow był pokłosiem, tak, czego? Tak. No po prostu, że to był pokłosiem, że zbrodnia katyńska, okay, była pokłosiem Paktu Ribbentrop-Mołotow. Mm-hmm. I właśnie profesor Świaniewicz wyjaśniał nam, że do spotkania doszło tutaj w Gdańsku na przełomie 1935 roku z udziałem wysłannika Lenina, naszych współpracownika, Karola Radka. Mhm. Karol Radek, powiedzmy, był Żydem z Tarnowa. Byliśmy tam, jego ojciec i ukończył gimnazjum w Tarnowie. Myśmy byli tam prowadzić badania. Potem skończył jak Uniwersytet Krakowski. Z tym, że za czasów Lenina kim on był? Za czasów Lenina był przewodniczący, bo tam było, za czasów Lenina był, powiedzmy, równorzędnym współpracownikiem, bo było, zdaje się, 12 najwyższych komisarzy tam ludowych, zdaje się. Już nie pamiętam dokładnie tej nazwy. To była, można powiedzieć, wierchuszka najważniejsza. No, no i się okazało, że on tutaj był z Leninem na migracji w Finlandii, prawda, i tak dalej, także on współpracował. Był również na, był traktat ryski też był tam,
Tam nawet opisane dosyć dobrze to jest. Opisane także, prawda, no ale on tam był, jak się w tym jednak nie trzymał interesów polskich, tylko trzymał. No i to on się nazywał Sobleson. Więc on miał, jak się na ten Karol Radek, to był jego pseudonim. Jego ojciec miał sklep z bławatami, to znaczy, bym powiedział, z materiałami, jakby to się nazywa, prawda, dzisiaj powiedzieć. No i właśnie on był tam dosyć, no za Stalina troszeczkę już nie był tak w tej całówce. Ale to bardzo ciekawe, bo kiedy interesowałem się losem Bieruta, bo dlatego, że tutaj tylko może wspomnę, że Bierut jak wyszedł z więzienia przed wojną krótko, to nie udał się do Moskwy, tylko się udał do Niemiec. I z Niemiec dopiero w 1941 roku, jako Niemiec, objął w Mińsku, był dyrektorem niemieckiej firmy, która zaopatrywała Wehrmacht w żywność. To dopiero skurczybyk. Tak. Udałem się kiedyś do ambasady, jak się nazywa, białoruskiej. No i tam przyszedłem. Mówię, zobaczę, jak tam, co tam z Bierutem, bo widzieliśmy, że Bierut był, jest ulica w Mińsku Bieruta i tak dalej. No i się okazuje, że bardzo miły był konsul, bo to nie ambasador, tylko konsul. No i jak przyszedłem, no to tam zacząłem po rosyjsku mówić do tych kobiet tam, bo takie okienka były, a ona mówi, widzi, że ja tak nie mówię, zabiegle po rosyjsku. Nie, niech pan mówi po polsku, mówi. A ja, no, o co panu chodzi? No ja mówię, wie pan, no chciałem tak, myślę sobie, wiem, że byłem w konsulatach już, no może no, nie tak dużo bym, ale tam amerykańskich, kanadyjskich i tak dalej, no to tam jak ktoś z ulicy przyjdzie i powie, że chce do konsula iść, to powiedzą, panie, czy pan zgłupiał, czy co, do konsula? Przychodzi jakiś z ulicy człowiek i do konsula chce iść. No. Tak. Konsul siedzi za szybami, za szklanymi, no i ona mówi, wie pan, a pan konsul, bo duża była sala, tak jak tu, on mówi, pan konsul, tam dwie osoby siedzą, to jak pan, to niech pan do pana konsula przyjdzie. No i ja wtedy przychodzę do pana konsula, no i mówię do niego, wie pan, no i troszkę, tak troszkę bym powiedział, używam, ja mówię, wie pan co, panie konsulu, mówię, no, ja może się szarżem de fertam tytułowałem. Nie, mówi, wie pan to pan. Ja mówię, wie pan co, ja tak mówię tutaj, że pan tak mówię. Mówię tutaj tak po prostu do pana można iść. O, mówię, proszę pana, mówię. Bo ja mówię, no byłem nieraz jakiś inny ambasador, tak do konsulatu by od razu mogli mnie zatrzymać, może chcę jakąś krzywdę zrobić. No i o co panu chodzi? No ja mówię, wie pan, taka i taka sprawa. No on był bardzo życzliwy. I mówi do mnie, mówi, proszę pana, od razu mówi, ja, tak, ja dam panu mapę tego, Mińska i tak dalej, jest ulica, tak, tak, tak. No i ja nawet, jak byłem u tego konsula, to troszkę, powiedzmy tak, jak to mówią, ubolewałem do pewnego stopnia, że mówię, panie konsule, ale jak to stało? Mówię, że pan Łukaszenko jeszcze u nas nie był w Polsce długo, tak. Wiesz, myślałem, że tak, że mówię, może... Pod włos, tak. Pod włos trochę, no ale mówię, nie wiem, czy to nie... A on mówi, wie pan co, nie jest taki... Mówi, wie pan co, no nie był tak, ale wie pan, doskonale rozwijają się stosunki. Rosną, prawda, i tak dalej. No i okazuje się, jak już powiedziałem swoją kwestię, to mówi, proszę pana, ja nie wiem, no bo nie chciałbym, bo przecież ja tam... Byłem zwykłą osobą nie. I on mi mówi, proszę pana, ja znam tą sprawę Bieruta. Jeszcze są ludzie, w którym domu Bierut mieszkał. No i się okazało faktycznie. Wie pan, jak ja, myśmy tam do Mińska pojechali, wie pani, to okazuje się, że on już nam przygotował grunt i myśmy, wie pan, dotarli do ludzi i mówi, jeden miał Polak, mówił, drugi nie mówił po polsku. I ten mówi, proszę pana, Bierut mieszkał tutaj. Ja mieszkam tu do dziś i tego. I mówi, jak ja przyjechałem
jak ja mówię, jak Bierut został przewodniczącym Rady Narodowej w Polsce i okazało się w Mińsku gazeta tego, no to ja złapałem, mówię, gazetę i idę do Mińska, do redakcji, no w 1945 roku. No. Tak. I mówię, tam obywatele, czy tam jak tytułował, mówi, jak to, przecież to był, mówi, on zakładał Wehrmacht, jak to jest? Mówi tutaj, i on jest w Polsce? No ale tam, jak się nazywa, mówią, a to tam coś mu powiedzieli. On mi mówi drugi raz, z kolegami rozmawiam, mówię, za jakieś 2 miesiące przy kieliszku i mówię, słuchajcie, wiecie, przecież ten, wiecie, ten Bierut to był. A on mówi, idź jeszcze raz. Mówi, idź jeszcze, co, przecież kurwa, to jak to polecam, to w Niemiec będzie pole... No jak drugi raz, mówi, przyszedłem, no to miałem szczęście, bo on tylko spojrzeli na mnie i mówił, czy tobie w Mińsku jest źle? No ale, i, ale jeszcze mało tego, że tak powiem, miałem możliwość, no ale jeszcze raz mówię, bo przecież ja tu mówię, nie rozmawiane z mówię tym, pierwszym prezydentem Białorusi. Znaczy nie, on się inaczej nazywał. Jak on się nazywał? Z mnie z głowy w tej chwili wyleciało. Nie, bo była taka sytuacja, że była, bo to była taka sytuacja wtedy, że każdy mówi tak, no tak, Bierut był agentem i tak dalej. Ale teraz ktoś powie, chwileczkę. Ty mówisz, że był agentem, to my tu rodzina, czy ktoś mówi, do sądu ci oddamy. To, że wszyscy mówią, że był agentem, to co? Wie pan, to było to, ja mówię, każdy mówi, że był agentem. Pokaż dokument. Tak. Okazuje się, że myśmy tutaj znaleźli taką informację, że za czasów, jak się nazywa już Gierka, kiedy był pierwszym sekretarzem, jak się powiedzmy, napisała list do Gierka, no nie wiem, konkubina to nie by, no konkubina nie by mnie, Bieruta, że ona napisała, bo jak Bierut znalazł się w Mińsku, to powiedzmy, z Mińska uciekali ludzie na zachód, znaczy na wschód. No. I w Mińsku była rodzina, zapomniałem jak się nazywa, żydowska, która nadawała program radiowy w Mińsku, Żydzi. No Rosjanie, ale Żydzi. I okazuje się, że ten chłop przebił się i uciekł do Moskwy. Nie wiem, czy się rozłączyli, a ta żona tego wróciła i wtedy z Bierutem żyła 3 lata, jak Bierut tam był. Nawet niektórzy mówią, czy to Bieruta dzieci, posprawdzajcie, bo to może Bieruta dzieci. I wtedy prawdopodobnie, jak Bierutowi zmarła ta osoba, nie ta osoba, tylko mąż, ona napisała list. Komu mąż? Nie mówię Bierutowi, mówię, przepraszam, tylko mówię, z tej radiostacji została wdową, tak. A był Gierek przy rządzie, napisała list. Tak. W języku rosyjskim, króciutki list, że w czasie wojny byłam najbliższą współpracą waszego prezydenta, bliską osobą i żoną. I uprzejmie proszę o przyznanie mi stosownej emerytury. No to nie może być emerytura sprzątaczki przecież po prezydencie. No i się okazuje, że ta sytuacja tak wyglądała, że mieliśmy tak adwokata dosyć, który w naszym zespole pracował i on mówi, słuchaj, ale ja w Mińsku jak byłem, to rozmawiam tam z tym urzędnikiem wysokim i mówię do niego, że miałem swój pogląd, ale ja mówię, wie pan, panie prezydencie, znaczy ja mu tytułowałem prezydencie, ale on mi uwagę zwrócił, że to się składa z 5 zdań, ten tytuł. Mówi, jakby pan pisał, nie, mówię, ja będę wiedział, mówię, jak pan pozwoli, to będę prezydent, bo nim się nauczę tego tytułu, i tak dalej. I ja mówię, ale wie pan co, niech pan powie, przy stoliku siedzi, niech pan powie, a dlaczego, mówię, Gierek, mówię, jak dostał ten list, od razu, jak się nazywa, przyznał jej emeryturę,
A on aż tak do mnie podskoczył. Mówi, proszę pana, a co on miał, żeby to po społeczeństwu widział, co też pierwszy sekretarz jego poprzednik robił w Mińsku? Mówi, a po drugie, panie, czy on ze swoich pieniędzy dawał? No właśnie. Wie pan? Ale się okazuje, wie pan, że jak moi tu koledzy, to właśnie mój ten adwokat zbadał, to się okazuje, że to, że tę rentę tą, jak nazywam, przyznano nawet niezgodnie z konstytucją naszą, czy przepisami, tak, może tak. Konstytucja to nie reguluje tego, bo dlatego, że konkubinat może być tylko między wolnymi osobami. Mhm. Jak będzie ktoś rozwiedziony i siedział z babą drugą rozwiedzioną, albo nawet nie, to nie jest konkubinat. Konkubinat musi być między wolnymi osobami. Mhm. No może i to jest z Francji ten zwyczaj, zda się, przyszedł przed laty i tak dalej. Także no w ten sposób właśnie było. I on wysyła tam te pieniądze, prawda, i płaciła, dostawa te pieniądze. I to właśnie. I tu był dosyć dobry argument, że no jakby ktoś teraz powiedział, no na przykład zarzucał, no ale mówię, to wszystko się działo prawie 20 lat temu. Nam, że tutaj, no, bo mówię, jak ktoś powiedział, no trzeba pokazać, że był agentem. No i co? No ja nie mam dokumentu takich. Mhm. To skąd pan wie o tym, że on był tam w Monachium, czy gdzieś tam? O Bierucie? Tak. Nie, no on był, powiedzmy, jak wojna wybuchła, to do Berlina. Skąd pan to wie? No wie pan, no ja tutaj w różnych dokumentach przeglądałem, także to okay. Wie pan. Dobra, wracamy do profesora Świaniewicza. Tak. Przed wojną on był kim? No, Świaniewicz raz, że był naukowcem w Uniwersytecie w Wilnie. Tak. No i był, powiedzmy, oficerem rezerwy, prawda? Tak. I po 17 września, no i czy po 1 września? Tak, no i po 1 września został, jak to mówimy, zmilitaryzowany i brał udział, powiedzmy, znaczy no, brał udział w wojnie. Tak. Tak. No i dostał się do niewoli, prawda, i potem został, już nie pamiętam w tej chwili, gdzie on był dokładnie, czy on siedział w tym Bykowni, czy tam gdzieś, no ale w każdym bądź razie, że był już przetransportowany do rozstrzelenia do Gniazdowa. Dokładnie mnie to opowiadał, że tam był przekazany i z tego Gniazdowa został cofnięty w ostatniej chwili. On jako jedyny. On jako jedyny, tak, tak. I on, i dlatego, bo potem mówi, po latach się dopiero, zresztą tutaj to opisałem, tylko troszkę. I teraz, dlaczego Ruscy go przechwycili w ostatniej chwili? No więc Ruscy go przechwycili w ostatniej chwili dlatego, że on, powiedzmy, chyba w 1937 roku dostał, jak się nazywa, stypendium z Uniwersytetu w Breslau, niemieckiego w tym czasie. I tam napisał pracę ekonomiczną, bardzo analityczną, prawda, doskonałą. Powiedzmy, jak doszedł, że jak, powiedzmy, Hitler doszedł do władzy, jak Hitler właściwie w ciągu 8 miesięcy zlikwidował bezrobocie, prawda, i tego, prawda, w całe mechanizmy opisał, prawda, więc podobno 150 stron ta książka miała z dokumentacją, także to wszystko... W języku niemieckim. Tak, w języku niemieckim, tak. Wtedy jak go wywieźli, to on sam nie wiedział. On właśnie mówi, że ta książka mu życie uratowała. Mówi, bo wtedy jak Rosjanie się zorientowali, jak się dowiedzieli, że taka książka wyszła, więc zaczęli się, powiedzmy, po prostu, no, krótko mówiąc, myśleć, no mamy jeszcze tyrana gorszego od Hitlera. No i jak tam zrobili taki dobrobyt w Niemczech, no to dlaczego u nas takiego czegoś nie może być? No dajcie nam tego autora, tym bardziej, że on znał oczywiście rosyjski, także on wykład zrobił w rosyjskim, także choć książka była w Niemiec. Dużo języków. Tak, tak, no i w rosyjski, no to mówił, jak się nazywa, mi opowiadał, Lermontowa, jak się nazywa, mówił na pamięć. Bo Lermontow to był
marynista, jak się nazywa, największy rosyjski, ma carski, no jeszcze, prawda, więc on tam znał, prawda, on sam mówił, że on literaturę, powiedzmy, rosyjską bardzo dobrze znał, prawda, i tak dalej, tak. Tak, no i w ten sposób tam się uratował i przeszedł, wprawdzie na dosyć dobrych warunkach mówił, że tam przesiedział do czasów, kiedy tam, prawda, została otworzona armia, to już dostał się tam, prawda, do armii Andersa i przeszedł cały szlak bojowy, no i znalazł się w Anglii. No i w Anglii, prawda, chyba, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, bo musiał do dokumentu szukać, chyba 8 lat, jak się wykładał, prawda, ekonomię światową i różne systemy, prawda, no z tym, że również mówił, że jak był pakt, jak był ten, jak się był proces norymberski, to on się udał na proces, no bo mówi, ja byłem świadkiem, no. Tak. No i się okazuje, ale mówi, został błąd zrobiony i tu twierdził, że Rosjanie już, Anglicy wtedy w Rosjanie działali w Anglii. Bo mówi, jak on, jak tam na uczelni, jak on kolegom się pochwalił, że jedzie na proces, no ja proszę, niech mnie przesłuchają, przecież byłem, no. No to się okazuje, my do Kopenhagi dojechali i z tym, jak z kim tam, z takim profesorem, nie znowu wyleciałem, on się nazywał Kacmatkiewicz. Jechał, to już go napadli, pobili go w Kopenhadze. Po prostu. Czyli nie dojechał? Nie dojechał. Dobra. No i wtedy wrócił do Anglii i tak dalej, ale mówi, żeby Anglia nie ogłaszała, że on jedzie. Może by nie było, tak Ruski się dowiedzieli. No i wtedy właśnie przez 8 lat... Bo chodziło o to, że on był uratowanym z Katynia. Tak, tak. I mógłby zeznać przeciwko Ruskim, że tak, tak. Jest... Nie, no wy nie zawracajcie głowy, ale co ciekawe, że właśnie z tych naszych badań, bo tutaj jeszcze zrobię dygresję małą do Karola Radka. No. Więc jest, bo nieraz mnie tutaj, no wprawdzie no nie jestem, jeszcze raz mówię to jakimś wyrocznym, broń Boże, to jestem zwykłym, powiedzmy, osobą, ale okazało się, że jak odkryto, Niemcy odkryli, znaczy się zbrodnie w Katyniu, no, i ogłosili światu, to Karola Radka zamordowano. Tak, jest zbieżność. Ruscy zamordowali. Ruski zamordowali. Mhm. To znaczy, różne wersje podają. Raz mówią, że został, no w każdym razie, zabity przez więźniów. No co zrobią? Zabili, no. Wiadomo, niedobrze. No ale chodziło o to, że może on wyjechać na zachód, uciec i będzie świadczył. I trzeba zlikwidować. No. I dlatego czy Bierut też właśnie nie zginął, że wiedział o tym, jak, prawda, jak pojechał do tego, więc tutaj, ale o ile chodzi o, bo przecież o tym, o ile chodzi o tego, to bo tutaj jest parę wersji, znaczy no przynajmniej nie dwie wersje za śmierci Karola Radka, prawda, więc także tutaj się bali, że jak ucieknie na zachód, to ujawni światu. No, dobra. Bierut, z tego co wiem, podejrzenie było, że został podmieniony. No jest takie. Ja rozmawiałem z jednym profesorem, teraz mnie z głowy wyleciało, jak się nazywał, bo tutaj nie przygotowany byłem na to pytanie, ale rozmawiałem z profesorem jednym, poważnym profesorem, który w telewizji występował i raczej, który też uważał, że Bierut, powiedzmy, został... To profesor bardzo znaczący, bo to nie jakiś może takie, nie pamiętam, on niedawno zmarł, ten profesor. Także on tutaj twierdził, także tutaj trudno jest coś powiedzieć. Także Bierut, no ale właśnie mówię, Bierut jak pojechał tam w tej, bo jest dosyć ciekawe, to znaczy, bo tak wtedy w tej Moskwie zachorowało parę osób. Bo wiemy, że zachorował również Zapotocki.
czeski zdaje się jakiś działacz. I też zdaje się któryś, już nie pamiętam dokładnie. Ale natomiast Niemcy, również PiK zachorował. Tylko, że Niemcy PiKa NRD nie chcieli tam do Balnicy brać, tylko do Moskwy go odratowali. A myśmy dali do tego, do szpitala tego, znaczy, to był czeski, zapotocki, ale też nie chciałbym używać, bo nie pamiętam. Także tutaj trudno jest powiedzieć tę sytuację. Okay. Dobra. I wracamy do pana Świaniewicza. Aha, no tak, i właśnie, no i tu właśnie mówię, i profesor Świaniewicz tam był bardzo znanym wykładowcą, prawda, w kilku językach, tak sam mówił, że powiedzmy egzaminował, prawda, i tak dalej, w sześciu językach, jak, prawda, bo to mówi humanistyczne, raczej były ekonomiczne, no to także hiszpański też nawet. Troszkę mówił, że hiszpański troszkę mniej znał, ale tak, prawda. No i potem się okazało, że Anglicy, kiedyś go rektor, czy jak on tam nazywał, trochę to inaczej, po angielsku tam jest, mówił, zawołał go i mu zwrócił uwagę, że on tak wykłada niezgodnie z racją stanu angielskiego. No on mówi, zaraz, no ja przecież byłem, widziałem na własne oczy, no, co będę zmieniał. No i po jakimś czasie... Chodziło o Katyn, czyli, słucham? Po porozumieniu Churchill-Stalin, czy Anglicy musieli śpiewać tak, jak Ruscy im kazali. Tak. Także to było. No i potem tą pracę tam wypowiedzieli. No i wtedy, ale mu zaproponowali, że jakby chciał, to jest w Halifaxie wolny etat, jakby ekonomisty. No ale to mówi tam uniwersytet raczej, powiedzmy, bardzo słaby, bo oni mają raczej ten wszyscy przemysł, bo tutaj to jest prowincja bardzo biedna od tej strony, prawda. Czyli tak, Halifax to była taka syłka daleko. Tak, no w Halifaxie, no tam, prawda, duże raczej był uniwersytet i tak nikt tak tu się nie zajmował sprawami tego. Na przykład już on sam mówił, no w Kanadzie tam są też znane Uniwersytety Ontario, tam, prawda, nad tymi, no ale tutaj był wolny etat, no i tam się, ale tam potem chwalił, że tam był tak przez tą Polonię i przez tam bardzo przyjemnie, że tak mu się pracowało. Także tam upamiętnili, prawda, rodzinę jego, jest cmentarz, na cmentarzu bardzo dbane, tam kwiaty składają, prawda, także był, prawda, tam, także to. No ale to ja potem jego córkę, no to poznałem, właśnie już mówiłem, panią Nagięć, nie wiedziałem, że się dopiero dowiedziałem od niego, że mówi, proszę pana, przecież ja mam córkę Nagięć, to jest moja córka, prawda, no i tego. No i ta córka jest do dziś na Uniwersytecie Warmińskim, 26 rocznik, o ile że mi nie postarzył czasem, prawda, jej, także jeszcze w dobrym zdrowiu jest, także tutaj tak, te sprawy właśnie. Dobrze, to na zakończenie jeszcze proszę powiedzieć, jakie publikacje pan popełnił w kwestii historii, w kwestii Gryfa? No więc, jeżeli chodzi o Gryfa, no to żeśmy, tu muszę powiedzieć, no może nieładnie powiemy, ale żeśmy bardzo skrupulatnie tutaj położyli, bo dlatego, że już jak tylko w 80 roku już żeśmy ruszyli ze zbieraniem materiałów. I tak jak mówiłem, żeśmy zbierali te materiały, jak to się mówi, może trochę przesadzę, zgodnie ze sztuką światową archiwizacji dokumentów. Także jak taki materiał żeśmy znaleźli, no to przeprowadziliśmy wywiad, spisaliśmy i często też, zresztą to było bardzo ważne też, że lubiłem to robić przy rodzinie. Nie tak tylko na po cichu gdzieś, tylko żeby dzieci były przy tych, widziały co się mówi i tak dalej. Prawda? I wtedy się potwierdziało notariusza, prawda? Żeby ten podpis był tam. No a gdy były na przykład ważne jakieś takie, no rewelacyjne jakieś materiały, to powiedzmy jeszcze, żeśmy przed prokuratorem, przed przysięgą,
żeby te materiały, nawet jak nie żyje świadek, były takie, jakby świadek żył. Prawomocne. Prawomocne. Mhm. Takżeśmy tutaj zebrali, bym powiedział. No i tu przyznam, że to miałem też trudności, bo gryfowcy byli tu i tu mnie duża rodzina Dąbka pomogła, to znaczy, bo i zbierałem z nimi też, ale że przedstawili mnie właśnie, bo to było ważne, bo gryfowcy byli zamknięci. Bo kto do nich przyjechał, to się każe, że był z UB i zmieniał. Także tutaj Dąbek, brat Dąbka, bohatera, mówią panowie, no nie, to jest facet, mówi, on nie ma nic z UB wspólnego, mówi, bo tego możecie. No i już wtedy, już zaczęliśmy właśnie od pani Pryczkowskiej, która była łączniczką. To znaczy, właśnie mówię, no to była łączniczką, która 2 lata mieszkała rodzina pod jednym dachem, Dąbek się ukrywa. Natomiast to są najbardziej ludzie, prawda, no to nie może. No i właśnie i to pierwsze nawet, jak miałem z nią, tak bym powiedział, znaczy to nie było pierwsze o gryfie, bo pierwsze to, jak jeszcze w szkole byłem, to wspominałem, ale i mnie zaskoczyło sytuacja taka, że ona mnie mówi tak, a no ale wie pan, mówi co, ale mówię, tylko że wie pan, Kaszubowski rządził Bierutem. No to mi ręce opadły. Mówię, cholera, co ta baba? Tak po cichu sobie mówi, Bierutem, Kaszubowski rządził. Nie wie pan, no to ta, no sam myślę, no to powiem, no zaraz, no to ja albo nic nie wiem, albo to, ona tu coś, no ale się okazuje, że Kaszubowski rządził. Cały no, czas? No nie, no bo... Czy do pewnego momentu? No nie, no. Gdyby Kaszubowski wyjechał na zachód, prawda? No. I powiedział, że Bierut był przy pakcie tym Ribbentrop-Mołotow robił, no to by zdradził całą sprawę, no. Mhm. Także to wie pan, także tutaj Kaszubowski był, wie pan, niezwykle ważną osobą. To zaraz. To Bierut uczestniczył, był przy tym pakcie Ribbentrop-Mołotow? No wie pan, on tak, no tam może no, dosłownie nie był. 35 rok. Więc, ale to znaczy... Nie, bo tam pan mówił przedtem 35, a to był 39 rok. Więc... No więc wie pan, podobno wie pan, myśmy tu mieli dane, że to spotkanie, które miało pierwsze, organizował, jak się nazywa, agent Bolesław Bierut, no, który był przecież, nim on był agentem, naprzód jeszcze nim w Polsce, to był w Bułgarii pod innym nazwiskiem i już nie pamiętam gdzie, nawet w Bułgarii, to mało życia mu, zawsze na Węgrzech jeszcze był agentem, jak się nazywa, rosyjskim, także on tu nie był pierwszym agentem, jak się nazywa tego, także wiem, że w Bułgarii tam był i tam już był jakiś zamach na niego, także on tam już uratował życie. Mhm. Także tutaj, także Bierut tutaj był. Bierut, to znaczy, że Bierut z tym tutaj z namiestnikiem Hitlera w Gdańsku urzędował. Okay. Bo Bierut tutaj, przecież tutaj Bierut był w Bolesławowie, nazwali jego imieniem Bolesławowo. To Bierut zatajał. To podobnie jak koło Jeleniej Góry jest miejscowość Michałowice, to jest na cześć Rzymierskiego, Michał Rola Rzymierski. Tak, Michałowice, bo tam przyjechał w 45 albo 6 na chwilę i tak nazwali. Tak. Dobra, wracamy do pana publikacji. Jak... Wie pan, no my tu mamy dosyć materiałów, dosyć dużo, no tu wydajemy książki, budujemy, jak się nazywa, pomniki, to znaczy tablice, prawda, pomniki. No i chcemy to, że tak powiem, jak, żeby to, jak to się mówi, tak ogólnolotnie, żeby to bohaterstwo Kaszubów, wyjątkowe bohaterstwo Kaszubów, prawda, no, wyśpiewać w pieśni i utrwalić w legendzie. No. I żeby było odkłamane. No, to już najważniejsze. Tak. Takie dwie książki ma pan opublikowane z mapką tutaj. No Kaszub. Tak, no my mamy książek takich, to znaczy około 10 książek mamy. Mhm. Tak. Do wydrukowania. I one tak. Są dostępne za darmo na stronie. Tak, tak, tak? Dlatego, że my książki właśnie
jak żeśmy ten zespół do spraw upamiętnienia Tosu Gryfa powołali, bo ja tu nie wspomniałem nic właśnie, że myśmy właśnie zaproponowali w 80 roku jeszcze przed odzyskaniem, to znaczy kiedy jeszcze była legalna Solidarność, zaczęliśmy działać, no a potem działaliśmy w podziemiu, to znaczy jak nie było uznane. I myśmy właśnie już wtedy założyli, że my będziemy wszystkie te materiały robić za darmo. Pro publico bono, że my chcemy, nie chcemy, bo jakbyśmy tu wyszliśmy założenie, że jak będziemy korzystali z pieniędzy, nawet w dobrej wierze nieraz kogoś, no to musimy na tych tablicach gdzie indziej uzależnione piszcie, nie no, dam ci, ale pisz, no, nie pisz tego. Dobra, czyli najwięcej informacji, gdyby ktoś chciał zdobyć na ten temat, to jest na stronie gryfpomorski.pl. I dlatego my tu rozdajemy po szkołach, po innych, prawda, i tak dalej, tablice, także, że też te sprawy, no. Oczywiście, że mamy bardzo trudną sytuację, bo to, co my tutaj robimy, bym powiedział, no, prywatnie, czy jak to nazwać, prawda, no, bezinteresownie, no to powinny się zajmować uniwersytety. Mamy, prawda, IPN, inne, prawda, rzeczy, wie pan. I tu właśnie mam przykre doświadczenie, bo tak jak myśmy tu tylko wspomnę, robimy wywiad, bo IPN dopiero działał od 15 lat, a my 40. To się, jak myśmy jedziemy, zbieramy, jak się nazywa, do historyka, znaczy do świadka historii, dajemy ten materiał i drukujemy na przykład u księdza Szlagi. No, często żeśmy tak robili, że to on, za jego wiedzą, prawda, i tak dalej, że my będziemy drukować. To okazuje się, i IPN jedzie do tego człowieka i straszy. Proszę pana, czy to jest podpis pana? A niech pan patrzy dobrze. On namawiali, żebyśmy oni zeznali, no bo wystarczyło, że to powie, nie, to nie jest mój podpis. No i koniec, fałszuje. Także wie pan, i pan jechał, i wie pan, i tam szantażował tych. Że nie, Arendt nie. To był drugi, to nie ma nic wspólnego z tym Arendtem. To był inny Arendt. Także wie pan, myśmy tutaj, wie pan, strasznie, wie pan, sytuacje, no, się zdarzały. Także wie pan, ale no myśmy na to nie zwracali uwagi i wie pan, i potem mało tego, wie pan, około 30, bo był taki wyrok, że jest podejrzenie, że my fałszujemy historię, że my fałszujemy. I przesłuchali około 30 świadków. Tych, którzy składali i tam, znaczy wszystkich nie, ale i wie pan, i tam nikt nie, jednak nie zeznał, że to jest ich, wie pan. Także ludzie raczej tam, wie pan, ale wie pan, no wystarczyłoby, żeby jeden powiedział, chwileczkę, no panie, bo on mówi, że to nie jest jego podpis. I dlatego, wie pan, ja jak to, znaczy, no nie dlatego, żebym to miał jakieś wielkie doświadczenie, bo przecież tu nie miałem. To raczej, wie pan, często właśnie tak lubiłem, wie pan, tam jak była rodzina, żeby tam też wiedzieli o tym, bo wie pan, tam była taka sytuacja, że gryfowcy się w ogóle nie przyznali, rodzina nie wiedziała, że byli w gryfie, bo zaszkodzili w pracy. Także wie pan, to była sytuacja, jest sytuacja bardzo, bardzo ciężka, wie pan, także to. No i tutaj właśnie mówię, do dziś nie jest tak jeszcze zupełnie wszystko jasno. No ale tutaj już, prawda, mamy raczej większe poparcie i tak dalej. Ale mówię, ale ubolewamy na tym, żeby tutaj, że tutaj właśnie mówię to wyjątkowe bohaterstwo Kaszubu, bo to była taka sytuacja, że przed wojną Kaszubi byli tak troszkę uznawani, że to bardzo słabi Polacy, że tutaj nie tego, że tu nie można ich na stanowiska płacić. Tutaj dużo tych Kaszubów zmuszone było do podpisania listy, bo, tak. Bo tu nie było tak, że jak ktoś chciał, wie pan. I tylko wie pan, albo w tą, albo w tą. Tak, tak. I wie pan, i żeby tutaj na tych, właśnie to, co już mówiłem, żeby tutaj na tych ziemiach włączone do Reichu, gdzie był powiedzmy wywiad i NKWD i to wszystko działało wspólnie, i żeby tutaj taką, powiedzmy, organizację stworzyć tutaj, powiedzmy, na tych ziemiach, no to tych bohaterów, no nie można o nich zapomnieć, bo to jednak jest, wie pan, jasne.
Także tak. No. No. Dobra, to dziękuję bardzo za przedstawienie takiej ilości historii. Dalsza wiedza dla zainteresowanych i dla historyków jest na stronie gryfpomorski.pl. Tak. Tam są wiarygodne, jedyne wiarygodne źródła informacji, nie to, co ogólnie krąży. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo. No, chciałem też podziękować panu rektorowi, że było bardzo miło i fachowo, prawda, i z większą przyjemnością, prawda, że tak, taki młody człowiek, prawda, i taki już fachowiec tej rangi. No ale... Jasne. Tak. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję.